wszystkim, siemanko, siemanko, dzięki za przyjście. No i jak każdy pan, mnie ciekawi jedna kwestia, taka najważniejsza. Kiedy nowa płyta? Tak szumnie zapowiadana. No nie wiem, czy tak szumnie, bo tak... Nie, słyszycie mnie bez tego mikrofonu? No, tak. Dobra. Te stany, bo tak zupełnie. Ja siedziem, tak jak widzicie. Słuchajcie, płyta... nie wiem, płytę chciałbym wydać jak najszybciej, nie? Natomiast jeżeli chodzi o płytę... Przerwa, ona jest gotowa od dawna, już leży u mnie w przykładzie. Nie wydaję płyty Przerwa, znaczy nie wydawałem jej ze względu na brak tak naprawdę odpowiedniego dystrybutora, bo ciągle miałem jakieś zmiany przejścia. A po drugie, wydawało mi się, że skoro ludziom dałem większość tej płyty na internecie, to wydawało mi się, że nie będą chcieli iść po nią do sklepu, więc stwierdziłem, że chyba nie wydam. No, natomiast ostatnio jest taki pomysł, żeby ją wydać w najbliższym czasie. Nie powiem jaki miesiąc, bo znowu muszę się z tego tłumaczyć. Ale niedługo. W międzyczasie przygotowuję swoją płytę Nie dla dzieci, którą chcę wydać również w tym roku. Wydałem przed chwilą, w zeszłym tygodniu, epkę producencką z Anią Patrini. Polecam, ciekawa pozycja. W tym roku się ukażą w tej serii producenckiej jeszcze inne płyty. Także coś tam robię. W międzyczasie dogrywam się do płyt innych wykonawców. Pojawiłem się na kawałku z Brachem, na płycie Eriota ostatnio, u Wojtasa. No, nagrałem tam ostatnio ponad 10 jakichś tam gościnnych występów, także coś nagrywam ciągle. Natomiast jeżeli chodzi o płytę, to... No. Będzie. Powiedzmy, że skoro w marcu się zaczynają koncerty, to się postaram, żeby do marca ta płyta była. O. Także... jaki pomysł był? Nie, stwierdziłem, że na pewnym etapie wolę opowiedzieć, jak to było naprawdę, niż potem czytać te bzdury, które są na internecie, albo słuchać jakichś dziwnych pytań podczas wywiadów, gdzie ludzie zadają pytania, które nie mają sensu, nie mają ze mną związku, bo jest duża dezinformacja tak naprawdę na temat tego, co robiłem wcześniej. I napisałem tą książkę od serca, bez żadnych, nie posiłkowałem się jakimiś tam pisarzami, ghostwriterami, nie napisał tego dziennikarz. Napisałem od siebie książkę w prawie miesiąc i dałem ją ludziom. Jest to prawdziwa książka o rzeczach, które się działy tutaj na Sada i w paru innych miejscach. To jest książka o moim osiedlu, przygodowa awanturnicza. Ale tylko o tej pierwszej części, o tym momencie, kiedy wychowywałem się do momentu, dopóki ludzie o mnie nie usłyszeli, kim ja jestem, poza Kielcami. To dziwne rzeczy się działy, więc czego nie możecie sobie spojrzeć na z perspektywy chłopaka takiego jak wy, który jest z Kielc, przyjeżdża podpisywać duży kontrakt, chce go podpisać i nagle okazuje się, że w Warszawce spodziewałem się, kurwa, nie wiem, jakiś stereotyp, jakiegoś totalnego zjeba. No i zaczyna się dopiero zabawa. O tym jest ta książka, o takich prawdziwych przeżyciach. Czyli bardziej traktowałeś ją jako zabawę? Tak, i w tym momencie, kiedy... niż jako rozrachunek w przeszłości. Tak, i w tym momencie, kiedy opowiadałem tą książkę, stwierdziłem, że Grzesiek jest dobrym, żeby podać to wszystko na tacy w miarę śmiesznie. I przy okazji jest podobny w moim wieku, tam rok ode mnie tylko starszy. To myślałem, że bardzo zrozumie te opowieści, będzie mógł je dobrze opisać po tym, jak je wysłucha. I no, okazało się, nagraliśmy tego bardzo dużo, bo nagraliśmy tego kilkadziesiąt godzin, jakieś straży, nie wiem, byśmy musieli chyba dzieła Lenina pisać po tym wszystkim. No i załamał się trochę, bo mieliśmy mało czasu do napisania i, no i nie mogłem od niego wymagać, żeby tak dużą historię opisał, teraz się z nią zmagał, musiał sobie jakoś to w głowie poukładać, więc podjąłem się tej heroicznej tego zadania, zostało mi trochę dni i napisałem, zamknąłem się na 20 parę dni. 24, tak? Tak jak pisałeś. Siedziałem sobie i pisałem, co? Wylałem wszystko. To nie miałem czasu na dopisywanie czegokolwiek. Po prostu to co się działo, to się w tej książce znalazło. Dla niektórych może zbyt to jest przerażające, że jest aż tak prawdziwe, ale no to tak się dzieje. No. Nie ma tam na pewno reżyserii, żadnych jakichś zabiegów dziennikarskich. Nawet nie było czasu na dużą korektę. Tak naprawdę w ostatniej chwili szukali, tylko poprawiali błędy. Jestem po 19. 19 nieźle tam uczyli, ale błędy robię od czego. Także zdążyli tylko jakieś błędy poprawić chyba. Nie wiem czy wszystkie.
ale no tylko tyle było czasu tak naprawdę na skończenie, więc to dość szybko się działo. Stąd Grzesiek się pojawił w całej tej opowieści i ten, no, niestety nie pomógł napisać mi, czy co mogłoby dość ciekawie wyglądać. Ta książka mogłaby... Przypuszczam, że wygląda zupełnie inaczej. No, nie czytałeś jeszcze. Nie, no ja czytałem, bo ją napisałem. Ale teraz, czytano już. Teraz powiem ci nie, ani razu nie miałem czasu się przeczytać. Jeden bardzo fajny fragment. W ogóle tutaj bardzo dużo się o muzyce przewija. Tak, no, w gruncie rzeczy jesteś muzykiem, tak jakby nie patrzysz. No to jest hołd muzyce. Ja tak naprawdę całe życie od urodzenia kocham muzykę. Jestem po prostu mega fanatykiem muzyki. W 70-tych latach po prostu ludzie, którzy się zajmowali muzyką i ją kochali, po prostu byli, nie wiem, jakimiś szaleńcami. Zakładali wyszyty, wpisywali listy przebojów. Młode pokolenie... To jest trudne do zrozumienia dla niektórych młodych. Jak ktoś może siedzieć przy radio, nasłuchiwać jakichś fal trzeszczących i co wysłyszy, zapisywać na kartkach papieru, robić listę i szukać nagrań po świecie. To jest jak abstrakcja, ale takie rzeczy się działy całkiem niedawno. I ta książka jest o tym. Przez to tak naprawdę ta muzyka mnie do końca pochłonęła, bo to była moja pasja, jest moja pasja przez całe życie. Więc ta książka jest o muzyce, stąd też QR-kody, dzięki którym wpadłem na pomysł, że nie wiedziałem tak naprawdę, jak czytelnika przenieść trochę w świat tych nagrań, żeby od razu mógł. Ja jestem trochę takim człowiekiem, że jak słyszę kawałek, to od razu widzę kawałek swojego życia, jeżeli to jest znaczący dla mnie kawałek. I jak opowiadałem pewne historie, to słyszałem kawałki, albo odwrotnie, słyszałem kawałków i opowiadałem te historie, które się wtedy działy, bo dość łatwo mi jest się przenieść, słyszę dialogi, widzę to wszystko. I zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, żeby czytelnik się też mógł przenieść na chwilę, zrozumiał. No i wpadłem na pomysł QR-kodu, bo od dość dawna zajmuję się tam nowymi technologiami, rynkiem IT i QR-kody od dawna gdzieś tam staram się przepychać. Zresztą jedna tam z produkcji, które się ukażą, tak, jest jednym wielkim QR-kodem. I wpadłem na pomysł, żeby je zamieścić, żeby można było w tym czasie przez QR-kod włączyć sobie w telefonie tą muzykę, o której mówię i czytać tą opowieść. Także wydaje mi się, że ciekawy zabieg. Zrobiłem to najpierw w chacie i fajnie. No i ten właśnie cytat, o którym mówiłem, to jest jeden z lepszych cytatów, które w ogóle w tej książce się znajdują, a pełna jest takich cytatów. To były czasy, w których naprawdę celebrowało się muzykę, towarzyszyła mi wszędzie, mogłem mówić o niej godzinami. To był nowy alfabet, który zabierał mnie z tych bloków w zupełnie inny świat. Świat, w którym widziałem swoje miejsce. Nie tęsknię ci właśnie za tymi czasami, gdzie się tak z pietyzmem odnosiło do tej muzyki, do nagrywania właśnie z radia, różnych kawałków. Nie, no bo wiesz, to jest taki, no, na tym polega rozwój, nie? To jest nowe pokolenie, oni kochają zupełnie co innego. Nie mogę zmusić innych do tego, żeby kochali to, a z drugiej strony na siłę trzymanie siebie samego przy starych nawykach nie jest zdrowe. Człowiek powinien się rozwijać. Ja kocham klasykę, dlatego składam jej zawsze hołd, jaki mogę w wielu postaciach w muzyce. Natomiast no, trzeba iść do przodu, no, trzeba szanować różne rzeczy. Nowe pokolenie ma zupełnie inny świat przed sobą, takie jakiego my nie mieliśmy. W moich czasach w ogóle doprowadzić do sytuacji, w której gra zespół i to jeszcze równo, a doprowadzenie jeszcze tego, żeby ten zespół miał salę do prób w Kielcach, to był poważny problem, a już nagranie kawałka i wypuszczenie gdzieś świat poza Kielce graniczył z cudem. Dzisiaj jest to możliwe na pstryknięcie palca, więc to są inne czasy, oni się muszą odnaleźć w zupełnie innych czasach i to jest dla nich to samo, co my, oni będą w moim wieku, będą takim kolesiem jak ja też będą wspominali, mówię, kurwa, ta młodzież teraz jakaś taka dziwna, słuchają jakichś dziwnych elektronicznych, że nic nie da się zrozumieć. Kiedyś to był 2015-2020, to był rap, a teraz, wiesz, no tak będzie, no. Wiesz, to jest kolej rzeczy, ja nie jestem z tych, co tam będę żałował. No inaczej jest. Nie wiem, czy wiesz, niektórzy, czy to dla nich lepiej, czy gorzej, trudno mi powiedzieć, no. Inaczej, oni mają inaczej.